Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu przeszedł gruntowną termomodernizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet środowisko, działanie, czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Projektem zostały objęte następujące budynki. Oddział leczniczo-rehabilitacyjny dla dorosłych, w skład którego wchodzą następujące budynki: Maria, Stary Jerzy, Nowy Jerzy, Przewiązka. Oddział leczniczo-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu jest szpitalem rehabilitacyjnym, który udziela świadczeń medycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczenia medyczne obejmują rehabilitację narządu ruchu, chorób kardiologicznych, chorób neurologicznych i pulmonologicznych, zarówno w systemie stacjonarnym, dziennym, jak i ambulatoryjnym. W ramach projektu wykonano 2 instalacje solarne, modernizację 2 kotłowni węglowych, docieplenie ścian, docieplenie dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi, wymianę rurociągów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kanalizację deszczową, wentylację mechaniczną rekuperacją, drenaż opaskowy i izolację pionowych ścian fundamentowych. Termomodernizacja naszego szpitala przyniosła szpitalowi wymierny efekt ekonomiczny, ekologiczny, zdrowotny i gospodarczy. Przedsięwzięcie przyczyniło się do zmniejszenia kosztów eksploatacji szpitala przez obniżenie kosztów ogrzewania, ograniczenia zapotrzebowania na ciepło budynków szpitala, poprawy jakości infrastruktury ochrony zdrowia, w tym infrastruktury przeznaczonej na rehabilitację osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, poprawę warunków leczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej, a w szczególności rehabilitacji pulmonologicznej dzieci i młodzieży.